Cześć, witam Was w kolejnym odcinku filmu z cyklu 7 dni 7 stylizacji. Dzisiaj tak trochę w romantycznym nastroju, z wieczorowym makijażem i w ogóle wieczorem, a nie rano, pod koniec dnia, a nie na początek. Mamy dzisiaj poniedziałek, ja miałam bardzo zabiegany dzień, ale jako że postanowiłam sobie, że zacznę od dzisiaj kręcić dla Was właśnie 7 dni 7 stylizacji, to tak musi być. Skąd w ogóle ten makijaż taki bardzo mocny i te wielkie rzęsy na moich oczach, bo to broń Boże nie jest mój makijaż codzienny. Miałam, słuchaj, dzisiaj trzy sesje zdjęciowe, takie już karnawałowe w sukniach. Myślę, że efekty tych sesji zobaczycie w przyszłym tygodniu na blogu. Dobrze, nie gadam dłużej, zaczynam. Ten tydzień zapowiada się bardzo pracowicie, a że ja im mam więcej roboty, tym jestem lepiej zorganizowana, to postanowiłam dołożyć sobie jeszcze ten film. Dobrze, i co? Dzisiaj poniedziałek, dzień pierwszy, mam na sobie po kolei od góry lecąc. Bluza z Zary, beżowo-bordowa, nie wiem jak tu widzicie światło, bo jest już ciemno, jak widzicie, ja się oświetlam, doświetlam lampami, ale mam nadzieję, że te kolory w miarę są oddane. Spodnie, czarne rurki, moje nowe, mój nowy nabytek z H&M-u, oszukałam się czarnych rurek jak głupia. Znalezienie idealnych czarnych rurek graniczy z cudem, ale udało się. Znalazłam te w H&M-ie, ja Wam dokładnie gdzieś tutaj na ekranie napiszę ich nazwę, ich model, może ich numer referencyjny. Kupiłam dwie pary, te i jeszcze drugie bardzo podobne, z tym, że te mają kieszonki normalnie i one kosztowały coś koło 80 zł, także wcale niedużo, a drugie kosztowały 5 dych. Z tym, że to są już powiedzmy takie rurko jeginsy, treginsy, coś takiego, bo one z tyłu kieszonki mają normalnie, a z przodu po prostu mają imitację kieszeni. Zobaczymy, jak się będą sprawować po praniu, mam nadzieję, że dobrze. O dziwo, słuchajcie, taka ciekawostka, bo ja zazwyczaj kupowałam rurki czarne w Stradivariusie, te z serii Push Up. I mierzyłam tym razem również, bo pierwszy sklep, do jakiego ja poleciałam za tymi rurkami, to był Stradivarius, bo byłam pewna, że je wezmę. Ale coś mi nie grało. Coś już tam jest inaczej uszyte niż było, chyba że mi się coś pozmieniało w wymiarach, prawda? Może też tak być. W każdym razie, no tamte rurki już mi tak nie pasowały, były dużo sztywniejsze, więc skusiłam się na te. One z tyłu tutaj wyglądają w ten sposób, tak przepraszam, że się odwrócę. Mają dwie kieszonki, są fajne, zgrabne, wygodne. Dalej mam but, też mój nowy nabytek, super piękne, wygodne buty ze Stradivariusa, tutaj z boku ze złotym zamkiem, ze złotymi tutaj takimi dodatkami, wykończeniami. Bardzo wygodne, bardzo fajne. Jedyne, do czego się mogę przyczepić, to jest to, że zawsze biorę sobie na jesień, zimę buty o rozmiar większy, żeby sobie włożyć taką misiową wkładkę, która pod spodem ma takie sreberko izolujące od podłoża, wiecie, żeby było ciepło w stopę. No i tym razem okazało się, że rozmiar 38 jest na mnie dobry, a 39 jest o tyle za duży, że nawet gdybym włożyła tę wkładkę, to noga by mi latała, więc nie było szans. No a do tych, do 38 wkładki nie zmieszczę, bo jest mi za ciasno. Co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Rozmiarówka jest wobec tego standardowa, natomiast strasznie zmyla to, co jest napisane, czy na języku tutaj, ta tabelka, czy tabela na stronie, bo napisane jest, że 38 ma 24,3 cm. No nie może mieć, bo ja mam stopę 24,5 i 7, także nie może mieć. A ja tutaj mam jeszcze troszeńkę luzu, ale to tak wiecie, 2-3 mm na grubszą skarpetę. Dalej mam torebkę z Mango, ona jest z zeszłego roku albo sprzed 2 lat. Jeśli chodzi o biżuterię, to tutaj mam zegarek Kluze, ten co zawsze, obrączka i naszyjnik taki z puzzlem. Ja Wam mówiłam o tych naszyjnikach w poprzednim chyba filmie z cyklu 7 dni 7 stylizacji, który był dawno temu. Dobrze, czy coś jeszcze? Tak, jeszcze miałam dzisiaj na sobie płaszcz i szalik, już Wam pokazuję. Niech no się przyodzieje. Płaszcz jest z Zary, z zeszłego bodajże roku. On nie jest zbyt ciepły, bo on jest bez podszewki, ale powiem Wam, że w momencie, kiedy ja się opatulam tym wielkim szalem, również z zeszłego roku, ze Stradivariusa, to ten szal mnie tak grzeje, że nie ma w ogóle szans na to, żebym zmarzła. Dzisiaj było na dworze bodajże 5 czy 6 stopni.
O, nie wiem jak to teraz wygląda, bo nie mam lusterka. Generalnie ja potrafię stać i układać ten szalik tutaj przez dobre 5 minut. Także tak. I to tyle. Tak się prezentowałam dzisiaj. Jutro już mam nadzieję przybiegnę do Was z samego rana jeszcze przed pracą i pokażę Wam, co będę miała na sobie w dniu drugim. Także widzimy się jutro. Do zobaczenia. Hej! Witajcie we wtorek. Ja właśnie wróciłam z pracy, także przemilczmy moją fryzurę i to, że mam sweter pomazany długopisem. Nieistotne. Rano nie zdążyłam Wam po prostu nagrać, w co jestem ubrana, ale już Wam szybciutko pokazuję i mówię. Dzisiaj mam na sobie sweter taki półgolf z H&M-u. Ja Wam pokazywałam identyczny w kolorze brązowym w filmie o organizacji mojej szafy. Jako, że tamten mi się sprawdza rewelacyjnie, dokupiłam jeszcze ten. Jest bardzo dobry gatunkowo, fajnie mi się nosi, jest w tym takim moim fajnym, szerokim kroju, także mogę Wam spokojnie polecić. On jest z obecnej kolekcji. Spódnica również jest z obecnej kolekcji, z tym, że z Bershki. Do tego mam rajstopy takie grube na polarze. Ja wszystkie rajstopy kupuję w tej hurtowni w Lublinie naprzeciwko Marco Polo na Wojciechowskiej, o której Wam też już mówiłam i też Wam polecam. Wydaje mi się, że to są rajstopy z firmy Gabriela, coś takiego, ale głowy nie dam. Jak sprawdzę, jeżeli tam pojadę, dokupię sobie jeszcze na pewno rajstopy jakieś takie grube na zimę, to Wam gdzieś kiedyś na pewno jeszcze o tym wspomnę. Buty te same co wczoraj, Stradivarius, bardzo wygodne, fajne, piękne. Do tego torebeczka mała, drugi egzemplarz taki sam mam, identyczną w kolorze beżowym, również mi się świetnie sprawdza. Jest niby mała, ale dosyć tutaj widzicie szeroka, bardzo pojemna, z takim ozdobnym złotym łańcuszkiem, ze złotym zamkiem, także mi się tu wszystko bardzo fajnie komponuje. Do tego mam mój zegarek z firmy Clarf. Łańcuszek dzisiaj z troszeczkę tutaj innym wykończeniem, z takimi dwoma kółeczkami. Obrączka. I to wszystko. Jako, że zaraz właśnie lecę zjeść obiad i uciekam szybciutko na spotkanie z koleżanką, to dzisiaj, zaraz Wam pokażę, biorę taką bardzo grubą, zimową kurtkę, którą też dopiero co kupiłam, w końcu sobie kupiłam porządną, grubą, zimową kurtkę, bo będziemy spacerować sobie po dworze, rozmawiać, także żebym nie zmarzła. Już Wam pokazuję, zaraz ją nałożę. Kurtka jest z Bershki i teraz tak. Można odpiąć sobie z niej tutaj tego misia. Ona ma w ogóle bardzo podobny krój do tej kurtki, którą kupiłam przeciwdeszczową, o którą pytałam się Was, czy nie jest na mnie oby za duża, a tę wzięłam w rozmiarze M w ogóle, żeby była właśnie na mnie na tyle duża, żebym mogła w zimie napchać jeszcze pod nią swetry, chociaż jest tak gorąca, że nie wiem, czy będę potrzebowała. Teraz tak, tutaj mamy taki ściągacz wewnętrzny, który nie do końca mi się podoba, bo możecie sobie ściągnąć ją dotąd. Widzicie? Tutaj z tyłu już ten ściągacz, ach, ja go tak za mocno ściągnę, on już tu nie ściąga, więc tu robi nam taki trochę balon, a tu nas ściąga w pasie. Tutaj mamy dookoła zamek, można odpiąć sobie cały ten pas futerka, tak samo jak można sobie odpiąć to wielkie futro z kaptura. Ogólnie ja się zapnę, żeby Wam się pokazać. Kurtka jest z Bershki, nie wiem czy mówiłam, z obecnej kolekcji. Kosztowała 270 albo 280 zł. Już Wam pokazuję. Naprawdę Wam polecam, jeżeli szukacie grubej kurtki zimowej. Tu jeszcze ma takie guziczki na pętelki, proszę bardzo. O Boże, jak mi gorąco. Kaptur wielki, misiowy, fajny, wygląda tak. Krojem z tyłu właśnie, zobaczcie, przypomina tamtą kurtkę przeciwdeszczową. Widzicie? Tu jest dokładnie z tyłu to samo wykończenie. Muszę ją zdjąć, bo się zgrzeje. Ma tutaj kieszenie, tutaj ma kieszenie. Także jest naprawdę fantastyczna, gruba, ciepła, porządna i jest z takiego materiału właśnie podobnego też do tamtej, takiego śliskiego, jakby ortalionowego, który na pewno nie będzie przemakał, więc spokojnie na jakąś pluchę zimową, deszcze, śniegi i takie inne sytuacje. Jak najbardziej. Ja już jestem cała mokra. Po prostu ta kurtka jest mega ciepła i jest przy tym też trochę ciężka. Co więcej, rozmiar M. Podam Wam oczywiście numer gdzieś tutaj na ekranie referencyjny, gdyby ktoś z Was był zainteresowany.
Także ja się dzisiaj prezentuję w ten sposób. Jestem rozczochrana, poczochrana po całym dniu pracy. No niestety, nie zawsze wyglądam idealnie. Właściwie rzadko kiedy wyglądam idealnie. Zazwyczaj jak biegam gdzieś, wiecie, latam z samochodu do biura, czy gdzieś jeszcze po drodze do sklepu, czy do klienta, to po prostu, no niestety, taki rozczochraniec pod koniec dnia ze mnie wychodzi. Dobrze, ja się zbieram, uciekam, pozdrawiam Was i widzimy się jutro. Hej! Dzień dobry w środę! Mamy jakiś plus jeden. To wszystko topnieje. Ale że nie schowałam wczoraj samochodu na noc, to będę miała za chwilę odśnieżanko. Pozostawmy bez komentarza to, co przed chwilą wszyscy zobaczyliśmy za oknem i przejdźmy do stylizacji. Dzisiaj mam na sobie sweter ze sznurowaniem ze strony Rose Gall. Coś takiego. I teraz za co lubię ten sweter? Lubię go przede wszystkim, po pierwsze, za długość. Bardzo lubię taką długość. To jest długość taka, powiedzmy, w pół pośladka, może nawet nie. Jest świetna właśnie do spodni z wyższym stanem, o których za chwilę. Bardzo go lubię za to sznurowanie, które nie rozłazi się, nie rozwala w momencie, kiedy, nie wiem, ruszamy rękami, schylamy się, co bardzo często niestety ma miejsce w przypadku koszul ze sznurowaniem. Kolejna rzecz, która mi się w nim podoba, to ten splot, taki tutaj w paski. Jest miły, fajny, nie gryzie, nie drapie. Spodnie. Spodnie z wysokim stanem, które są chyba jedyną parą spodni z wysokim stanem w mojej szafie, bo ja jakoś tak nie przepadam. Nigdy nie mogłam dobrać na tyle wygodnych spodni z wysokim stanem, żebym się do nich przekonała i to są pierwsze i jedyne. To są spodnie z Kubusa. Jak widzicie, one mi sięgają tutaj dotąd. Oczywiście na jesień i zimę koszulka pod spód być musi. Takie koszulki bawełniane pod spód, pokażę Wam. Takie zwykłe, tutaj zakończone jakąś koroneczką. Ja zazwyczaj kupuję w sieciówkach. Ta jest akurat z Sinseya. W F&F były tanie jak barszcz, bo chyba za dwie dychy były te koszulki. Kupowałam w H&M-ie również. A propos jeszcze koszulek takich pod spód i H&M-u, to bardzo fajne dwupaki w tej chwili są w H&M-ie na dziale dziecięcym. Koszulek bawełnianych, 100% bawełny, z długim rękawem. Takich właśnie idealnych pod sweter na zimę. Także polecam Wam sobie zajrzeć. Do tego mam moje kozaki za kolano, które mają już chyba 2 albo 3 sezony. To są kozaki z Choice. I znowu, jako obalenie mitu tego, że na chińskich stronach jest dziadostwo, te buty są rewelacyjne. Te buty również wielokrotnie pokazywała Kasia z Love and Great Shoes, jeszcze za czasów, kiedy dziewczyny prowadziły bloga. I wiem, że też była zadowolona z tych butów. Buty są ekstra. Jeżeli jeszcze są, ja Wam je podlinkuję, może znajdę, bo one co roku się pojawiają. Tutaj mają taką śliższą jakby gumę. No i tutaj są ala zamszowe, są rewelacyjne, są idealne do biegania na co dzień, są bardzo, bardzo wygodne. Torebka ta sama co wczoraj lub przedwczoraj? Przedwczoraj. Torebka z mango, no i jako że tu mam srebrne dodatki, w torebce srebrne, to dzisiaj postawiłam na biżuterię srebrną. Mam tutaj zegarek firmy Tissot, on jest srebrny i ten zegarek, niech dobrze policzę, ma, dostałam go na 18. Więc ma lat 14. Nic się z nim nie dzieje, on nawet nie ma ani jednej najmniejszej ryski. Do tego mam bransoletki, one były kupione w jakiejś sieciówce w komplecie, chyba były 3 czy 4 w Taliwaylu, w H&M-ie, nie pamiętam. Dawno to było, więc raczej już pewnie nie znajdziecie, ale one są takie zwykłe, ta jest łańcuszkowa, ta jest taka jakaś z kwadracików składająca się. Aha, i jeszcze mam na szyi łańcuszek z zawieszką z serduszkiem, łańcuszek srebrny, który dostałam w prezencie od mojego męża i ten łańcuszek, z tego co wiem, kupiony był w aparcie. Także ja wyglądam tak, do tego zakładam kurtko, kożuszek, czapkę i rękawiczki, no bo za oknem jest to, co jest. Tara, już jestem, założyłam czapkę. Czapka jest z H&M-u, z działu dziecięcego, gruba na Polarze, świetna, rewelacyjna, polecam Wam po stokroć. Rękawiczki mam z zeszłego roku z Reserved, to są rękawiczki skórzane, takie zamszowe, też bardzo ciepłe. Do tego mam szalik, on jest z nowej kolekcji z New Yorkera, to jest taki dwustronny szalik, z jednej strony ma taką kratkę czarno-białą, z drugiej strony taką granatowo-biało-różową,
biały to jest taka złamana biel, to nie jest czysty biel. Do tego mam kurtkę, kożuszek z zeszłego roku, chyba z Shein. Jest świetny gatunkowo, naprawdę rewelacyjny. Metki ma powycinane, więc podejrzewam, że on też jest z jakiejś sieciówki, bo jeżeli te rzeczy są z Shein, to tam albo metek nie ma w ogóle, nie ma śladu po metce, albo jest metka Shein. A tutaj widać, że po prostu są resztki metek pozostawione w środku, więc ja obstawiam jakąś sieciówkę. Także ja wyglądam tak. Dzisiaj równie pracowity i zabiegany dzień mi się szykuje. Zaraz zmykam do pracy, później po pracy wracam na chwilę do domu, a potem wyruszam z misją. Jadę z misją do mojej babci w odwiedziny. Moja babcia mieszka u moich rodziców, jest mocno schorowana, ma wszystkie dolegliwości świata, jakie tylko mieć może, ale jest to kobieta tak głębokiej wiary, tak wierzącej osoby, chyba w życiu nie widziałam. I ona, wiecie, tak coś mi Boże dał, to ja to przyjmę na klatę, no... Ręka niewładna, noga spuchnięta, chodzić nie może, wszystko ją boli, na jedno oko już prawie nie widzi, kiepsko słyszy, także no, mogłabym tu stać i wam wymieniać po prostu do każdej części ciała coś bym znalazła, a ta kobieta nie narzeka nigdy. Ja nie słyszałam nigdy słowa narzekania od mojej babci, także... Dzisiaj, słuchajcie, jadę, chciałabym jej sprawić przyjemność. Jako że ona właśnie już nie bardzo sama gdziekolwiek pójdzie, to chciałam po prostu dać jej możliwość obejrzenia w internecie takiej mszy w Lublinie co drugą środę w kościele. Nie wiem, jakie to jest wezwanie, szczerze mówiąc. Kościół za rondem w stronę warszawskich, pierwszy kościół po prawej stronie, są takie msze z modlitwą o uzdrowienie. I moja babcia strasznie chciała zobaczyć tę mszę, więc pomyślałam, że zabieram z domu laptopa i przez internet, bo jest transmisja internetowa na żywo, po prostu siądę z babcią i poświęcę, wiecie, te 3 godziny, bo to jest dosyć długa msza. I posiedzę z nią, to będzie na pewno dla niej ogromna przyjemność i... Oj, już mam łzy w oczach, więc już nie będę mówić, tak po prostu pomyślałam, że chciałabym, żeby jej się zrobiło miło. No, dobra, uciekam do pracy, bo zaraz tutaj będę musiała poprawiać makijaż i widzimy się jutro. Cześć! Siema, w czwartek ja już jestem po pracy, jest godzina prawie 16 i wystroiłam się trochę, ponieważ idziemy na urodziny do mojej mamy i w pracy dzisiaj byłam ubrana dokładnie tak samo jak w poniedziałek, więc nie pokazywałam wam się rano, a teraz przebrałam się, narzuciłam taką bardziej elegancką bluzkę. Bluzka jest z takimi, jak widzicie, koronkowymi wykończeniami i jest ona z naszego lubelskiego outletu To Next, ale metkę ma z Bershki. Do tego mam te same czarne rurki, które już widzieliście z H&M-u, buty wysłużone ze sklepu Czas na Buty, one mają już 2 lata albo 3 i to są najlepsze, najwygodniejsze buty, jakie ja mam w swojej szafie, one pasują do wszystkiego i niestety już mi się trochę pozdzierały czubki i powiem wam szczerze, że zastanawiam się, czy nie kupić sobie dokładnie identycznego modelu. Widziałam jeszcze gdzieś w 2 sklepach, że jakieś resztki, końcówki z tego modelu są, także być może się skuszę, bo naprawdę te buty są świetne. Do tego mam torebkę z wyprzedaży obecnych w Mango. Ona jeszcze na stronie, z tego co niedawno widziałam, powinna być. Ona jest taka troszkę zamszowa, z ozdobnym łańcuszkiem. Z biżuterii mam tylko zegarek pozłacany, sklarfa. Biżuterii tutaj żadnej, łańcuszków nie biorę, ponieważ tutaj sama ta koronka już jest ozdobna. Na to narzucam tę zimową, grubą, puszystą kurtkę z Bershki i to tak naprawdę tyle. Niby prosto, niby zwyczajnie, ale myślę, że ta koronka robi robotę i tutaj nie potrzeba zbyt wielu dodatków. Torebka też fajnie, ozdobnie się tu komponuje. Także ja wyglądam dzisiaj tak, uciekamy na urodziny. W ogóle dzisiaj zaczynamy, słuchajcie, weekend, bo jest długi weekend. Jutro piątek, jutro idziemy z kolei do mojego chrześniaka, do Szymonka. W sobotę przyjeżdża do nas rodzina, w niedzielę przyjeżdża do nas też rodzina, także weekend mamy od deski do deski zaplanowany, ale bardzo fajnie. Ja tak bardzo lubię wiedzieć, co gdzie po kolei będzie się działo, lubię mieć wszystko rozplanowane i dopięte na ostatni guzik, tak żebym jak najlepiej mogła wykorzystać swój czas. I jeszcze na chwilę wrócę do urodzin mojej mamy, bo pomyślałam, że pokażę wam, co kupiliśmy jej na prezent, może was to zainteresuje. Moja mama zrobiła listę rzeczy swoich zachcianek i mieliśmy do wyboru kilka fajnych rzeczy.
i my wybraliśmy, że kupimy jej portfel. Było wszystko określone dokładnie, jaki to ma być portfel, że to ma być portfel czerwony, lakierowany, z jakąś fajną skórką, taką, wiecie, wzorzystą, tłoczoną, a la wąż, a la krokodyl, coś takiego, skórzany. I dokładnie taki udało, a jeszcze niewielki, i dokładnie taki udało nam się znaleźć, także już za chwilę Wam pokazuję i uciekam na urodziny. Do zobaczenia, do jutra, hej! Hej, witajcie w piątek. Dzisiaj miałam dosyć pracowity dzień i cały dzień praktycznie biegałam w dresie, a teraz już jestem gotowa do wyjścia. Uciekamy do naszych przyjaciół, do Szymonka, do mojego sześniaka i pewnie nie trudno się było domyślić, że jak przyjdzie pierwszy wolny dzień, kiedy nie trzeba iść do pracy, to co ja nałożę? Dziurawe spodnie. Także mam na sobie dziurawe spodnie z Zary, do tego buty te co wczoraj. Koszulka jest z tej serii podstawowej z H&M-u, z tej serii Basic, o której Wam mówiłam, że w dwupaku kupicie je za 40 zł na dziale dziecięcym. No i słynna już z mojego snapchatowego filmu, który również wrzucałam Wam na Facebooka, welurowa bomber jacket z F&F. Przeżyjmy to jeszcze raz. No siemanko, moi kochani snapowicze. Wiem, że ostatnio w ogóle mnie tu nie ma, ale mam taki zapieprz, że nie wiem, w co ręce włożyć. Dzisiaj wprawdzie wyszłam wcześniej z pracy i byłam w Tesco, na zakupach takich spożywczych, wiecie, ale zboczyłam trochę z alei. Z alei, które miałam po kolei na liście wypisane, bo wiecie, nie wiem jak wy, ale ja na przykład jak idę do Tesco na zakupy, to ja mam po kolei rozpisane alejki i sobie tymi alejkami idę. Taka, wiecie, taka prawie że osobista, taka Google Tesco Maps, nie? No. No i słuchajcie, co się wydarzyło. Zboczyłam na dział F&F. Na dział F&F. No ja jako taka fashionistka, wiecie, nie? Na czasie trendy, hello Mariolka. Co ja zobaczyłam? Ja zobaczyłam, słuchajcie, taką aksamitną, taką tą, jak się to teraz modne jest mówi, tą welurową taką bomber jacket. I ja po prostu... No i wiecie, ja po prostu przez tę bomberkę oszalałam. No. No ja wam powiem więcej. No kupiłam. No kupiłam, chociaż no nie była franca tania. Miałam wprawdzie kupon zniżkowy na dwie dychy, no bo to wiecie zawsze coś, no ale jednak drogo. No drogo wiem, no ale kupiłam, no i już zaraz wam pokażę, bo wiem, że na pewno czekacie, nie możecie się doczekać. Także ja już nie gadam, no całuję was gorąco, pozdrawiam. Te samo co wczoraj, z mango, zegarek Klus, biżuterii żadnej nie biorę z racji tego, że Szymon skończył niedawno roczek i lubi sobie, wiecie, pociągać za łańcuszki, także nie będziemy go kusić. Na to zakładam tę szarą kurtkę, kożuszek i szarą czapkę, którą już widzieliście, także ja się prezentuję w ten sposób i spadam, bo nam ucieknie autobus. Do zobaczenia jutro, hej! Cześć, witajcie w sobotę, jak widać kolejny wolny dzień. Spodnie te same co wczoraj, buty te same co wczoraj i w ogóle słuchajcie, to co mówiłam o tym, że muszę koniecznie kupić drugie buty z tego modelu, ponieważ mam zdarte czubki, to właśnie tak, po pierwsze wczoraj mi się nalało wody do nich, to już jest jedna rzecz, a druga rzecz, dopiero kiedy odsłuchiwałam dzisiaj materiał, który dla Was wczoraj nagrałam, usłyszałam to, jak obca skrzypi w tych butach masakrycznie, jeju, ja tego wcześniej nie słyszałam, dopiero teraz na filmie to usłyszałam. Także no, buty niestety pójdą w najbliższym czasie do kosza i będę musiała kupić nowe, albo identyczne, albo bardzo podobne, bo sprawdzają mi się, tak jak Wam mówiłam, rewelacyjnie. Do tego mam t-shirt z H&M-u, myślę, że może jeszcze go znajdziecie, ja go kupiłam tak... 2 miesiące temu, myślę, nie więcej. To jest t-shirt bawełniany, bardzo przyjemny dla ciała, z takim tutaj napisem. Do tego mam kurteczkę, narzutkę z Promodu. No jej na pewno już nie znajdziecie, chyba że gdzieś podobną, bo to jest narzutka z zeszłego roku. Do tego mam choker zawiązany tutaj na kokardkę, taki delikatny rzemyk zamszowy zakończony perełkami ze sklepu chińskiego któregoś. Z Rosegal. Zegarek standard, torebka ukochana, ulubiona, niezniszczalna torba z Zary.
I co? I na to zarzucam którąkolwiek kurtkę, pewnie tę zimową. Jedziemy za chwilę do Tesco na zakupy, bo po 16 przyjeżdża do nas rodzinka, rodzinka numer 1, jutro rodzinka numer 2, także muszę coś kupić do jedzenia, coś upiścić pysznego, może jakieś ciasto upiekę, zobaczę. Wy też pewnie zobaczycie, jeżeli coś zrobię, to wrzucę to na Instagram. I co? I to tyle. Ja dzisiaj wyglądam tak. Widzimy się jutro w ostatni dzień. Pozdrawiam, do zobaczenia. Hej! No i mamy niedzielę, dzień ostatni. Ja dzisiaj troszkę bardziej schludnie i elegancko, no bo niedziela. No i tak, po kolei. Mam na sobie tę samą kurtkę, narzutkę, co wczoraj z ProModu. Do tego taki golfik, półgolfik, dosyć cienki z Bershki, z długim rękawem. Ja sobie ten rękaw tutaj tak troszeczkę podwinęłam, żeby on mi wystawał spod tej kurtki. Torebka, mini torebeczka z Zary. Zegarek ten, co zawsze. No i obrączka, tak wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że przez ostatnie dni obrączki nie było, ale przyznaję się bez bicia, zapomina mi się czasami o obrączce, dlatego że takie rzeczy, które biorę na co dzień, na przykład właśnie zegarki, trzymam sobie w tej miseczce. Natomiast obrączka jest tam osobno na stojaku i zdarza mi się po prostu o niej zapominać zwyczajnie. Spodnie rurki czarne z H&M-u to są te drugie, te, które mają tylko tutaj imitację kieszonki, a tej kieszonki tutaj tak naprawdę nie ma. Oto właśnie one kosztowały 50 zł. Do tego mam botki niskie takie ze srebrnymi ozdobami, takie trochę kowbojskie tutaj z łańcuchem pod spodem. One są ze sklepu Forever 21 albo jak kto woli Forever 21. Przesyłki od nich, gdybyście były zainteresowane, przychodzą bardzo szybko. Mnie te buty przyszły dosłownie po 3 dniach, także przesyłki mają bardzo szybkie, super. I to była przesyłka darmowa, nie płaciłam nic za tę przesyłkę, nie dopłacałam za jakąś ekspresówkę. I jeszcze szybciutko wskoczyłam w kurtkę, żeby Wam się pokazać. Kurtka jest docelowo ogólnie z Zary, ale ja ją kupiłam w outlecie To Next u nas na Orkana. Bardzo ciepła, gruba, fajna. Jedyny minus jest taki, że to włosie bardzo mocno się przyczepia do wszystkiego i obłazi. Do tego nakładam taką czapę z uszami, kaszkietówkę z H&M-u z zeszłego roku. Prezentuje się to w ten sposób. I to tyle. I to już koniec naszego wspólnego tygodnia modowo-stylizacyjnego. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że któraś ze stylizacji na tyle Wam się spodobała, że zainspirujecie się nią po części lub w całości. Zapraszam do opisu. W opisie oczywiście podlinkuję, postaram się podlinkować jak najwięcej rzeczy, tylko będę mogła. Jeśli nie tych samych, to może poszukam Wam podobnych. I co? I dziękuję pięknie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki, pa, pa.